Dobrze, witam bardzo serdecznie w tym wyjątkowym odcinku. Dzisiaj ze mną Mariusz Stępiński. Mario, no myślę, że nikt się czegoś takiego nie spodziewał, takiego pojedynku na tym kanale z takim zawodnikiem. Może być ciekawie. Może być ciekawie. Ja kontra Mariusz w kilku konkurencjach. Ale dobrze, że wymyśliłeś takie konkurencje pode mnie, bo jakbyśmy zaczęli tutaj robić triki i tak dalej, to mógłbym... Ale ostatnia konkurencja jest pode mnie. Ostatnia jest pode mnie, ale to nawet bym się nie podjął. Nie wszyscy wiedzą, ale ty na początku też właśnie grałeś. Jako pierwszy twój klub to był Piast Błaszki. No dokładnie, tak, oczywiście. I nawet może nie pamiętasz, ale ja też wtedy grałem w tym momencie, ale to ja miałem taką przygodę 3-miesięczną, że graliśmy. No bo my chodziliśmy razem do podstawówki. Rok starszy jesteś ode mnie, tak? Rok starszy jesteś ode mnie. Mogło tak być, ale powiem szczerze, że teraz mnie zaskoczyłeś, bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Ja miałem taką przygodę, że zacząłem chodzić do Piasta, ale troszkę z ocenami było słabo i później tak się skończyło, że zacząłem robić freestyle. Także widzicie, no a mogłem grać z Mariuszem. Grałem z Mariuszem w drużynie. To prawda, no. To prawda. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i my przejdźmy do pierwszej konkurencji, czyli rzuty karne takie, żeby trochę na rozgrzewkę tutaj rozluźnić atmosferę. Zobaczymy jak sobie poradzimy. Po 5 strzałów i jak myślisz, będzie 5 na 5? Tak, mam złe wspomnienie z rzutami karnymi, bo przez rzut karny przegraliśmy tak naprawdę awans do Serie A. Ale ty strzelałeś? Nie, ja nie, ale wiesz, ten karny zostaje w głowie nawet jak ty nie strzelasz, ale mam nadzieję, że... A miałeś jakieś nietrafione rzuty karne? W Ekstraklasie dwóch, jeden w słupek strzeliłem i jeden z Zagłębiem Lubin obronił mi bramkarz, ale w tym sezonie jednego strzelałem i go strzeliłem. No to zobaczymy, jak tutaj strzelisz. Może trener będzie oglądał, będzie wiesz, widział, że masz formę w karnych i cię weźmie do tego. Zobaczymy. Najlepsze jest to, że dzisiaj będzie bronił brat Mariusza. W ogóle my jesteśmy tak naprawdę na obozie Mario Camp, organizowanego przez ciebie i twojego brata Krzyśka. Dokładnie, przez moją fundację pomagamy od serca, także. Więc jeśli byście chcieli tutaj wpaść, ja praktycznie na tym obozie jestem co roku, tak jak i ty, więc jeśli chcecie wpaść na kolejny obóz, no to sprawdzajcie link w opisie. A ty mam nadzieję, że nie będziesz bronił wszystkiego mi i coś bratu też obronisz, nie? Bo... Ale chyba go przekupiłeś, wiesz, jest moim bratem, ale ty chyba go przekupiłeś. No, jak chcesz jeszcze nagrywać... Przyjechałeś tutaj specjalnie trochę wcześniej niż ja i tam... Jak chcesz nagrywać jeszcze jakieś filmy ze mną, to tam wiesz, broń mu wszystko, nie? Co, mam strzelać? Możesz. Ale po rozbiegu widać, że to profesjonalista jest, nie? To już na sam rozbieg to trzeba... Ale ty też źle wiesz, rozbiegu nie bierzesz, także... Technika na prezesa, czyli siła razy ramię. Jeden, na razie wiem. Ale schował rękę dziwnie. Już, ostatnim, ale widzisz, chyba... Ciebie nie miał, a mnie już na palcach, no, nie? Dokładnie. Ja jeszcze z rozwiązanym butem strzelałem, nie, no to ja powinienem za dwa mieć tego karnego, ty. Jak będzie taka potrzeba na koniec, to możemy go lecić za dwa, nie ma problemu. Możesz zdradzić na przykład, gdzie strzelasz, nie? Tylko tak, żeby nie słyszał brat, bo nie, chyba, że się umawialiście przed tym. Nie, ja patrzę na bramkarza. Tak? Aha, bo to jest to właśnie, ja właśnie tego nie umiem, że... do ostatniej chwili, nie? Się patrzy na bramkarza i gdzie on zrobi zawsze ten ruch, bramkarz. To... Ale wiesz, nawet jak on zostaje do końca i strzelisz w miarę obok słupka, no to on nie zdąży, nie ma szans. No musi być dobry strzał, no ale widzisz. Dokładnie. Znaczy, no musisz to wypośrodkować, nie możesz strzelić prawie w środek i być pewny, że on tam nie pójdzie, no bo zawsze możesz coś się pomylić, mimo wszystko musisz gdzieś tam... Jak próbuję właśnie wyczekać bramkarza, to jakoś zawsze tą piłkę źle uderzę, więc w ogóle nawet ja sobie wybieram ruch nie, i wiesz... Nie rób tego. No. Zobaczymy, bo wiesz, teraz ci no opowiadałem, bo No, pokaż w takim razie. Aj, ale ten sam róg cały czas. I teraz ciekawe, czy ja mam tam strzelać. Ej, ale strzelanie karnego jako druga osoba jest gorsze, nie? Bo ty trafiasz, ja mam taką delikatną presję. No to prawda. Aj! Ale już się bałem, prawie, bo to był taki strzał jak Mbappe, nie? Ja już jakby... No wiesz, blisko cały czas, wiesz, blisko. Jakaś była rozmowa tutaj wcześniej, nic wiesz, nie gadałem. Obiecuję, z bramolem. Nic nie było ustawiane, póki co strzelają karne jak równy z równym. Poświruj coś. Lewa noga, zobacz, może jakaś... Zobacz, jak podpuszcza, nie można. Ale tak. Wiesz, bo nie, Mario, bo to jest YouTube, tutaj trzeba robić content, tutaj no. Wiesz. No dobra, to z lewej nogi mogę strzelać. Podpuścił mnie, patrz, Ale bo pewnie lewą lepszą niż prawą, więc... Podpuścił mnie. Patrz, ale jakbyśmy strzelili teraz przy prawym słupku, to by on to miał, bo już idealnie był tam. Dokładnie. Teraz jakby mnie wyczuł, to by obronił. Dobra, ty spróbowałeś z lewej, no też spróbuję coś poczarować, że tak powiem. No, poczaruj coś. Brawo! O, to weszło dobrze. Siadło. Ja tak nie potrafię, no co ty? W ogóle była taka sytuacja, że w takich ważnych meczach ktoś na przykład z rabony karnego strzelił? Nie, co ty, za duża... Nawet jakby trafił, to by go chyba zjedli, no dokładnie. To pamiętasz co, Balotelli był sam na sam i obrócił się i chciał strzelać. Od razu go Mancini zdał. No jak Lewy tą zrobił, to dośrodkowanie, nie? Dośrodkowanie? Tak, Di Maria robi często. Lewy jak zrobił w Bayernie, wrzucił, to też asystę dał komuś, nie? No to też go zjedli, że niby, że pajacerka, że wiesz, popisywanie się. Nie,
ale to właśnie pokazuje, że ma luz, no ale przy karnym to już było za dużo, nie? Przy karnym to... Tak jest! Jest strzelony pierwszy karny! Ja myślałem, że zrobisz ten taki obrotowy z piętką, też taki jest ten, ale to też ciężko. No, uderzyć, to też nie jest takie proste. No to teraz musisz nie strzelić. Ale ja się nie będę bawił tak jak ty, wiesz. Ja tutaj poważnie, to jest... dla ciebie to jest zabawa, dla mnie teraz to jest film życia. O! Brawo. Taki Ronaldinho, co był? Ronaldinho, no albo teraz trochę Neymar. To był taki Ronaldinho. Teraz takim jedynym piłkarzem, który ma taki luz, nie, że się trochę bawi, to właśnie w PSG tam Neymar. Dokładnie. I Di Maria, nie? Oni tam trochę... Dokładnie. A Neymar, no on ma tą lekkość taką, wiesz, i tak dalej. On właśnie przez to ma bardzo dużo kontuzji, bo... Sam bym się zdenerwował, jakby ktoś robił tak... To się piłkarze się właśnie tiltują, nie? I go specjalnie, żeby go, kurde, ukrócić. No i on cały czas ma kostki, tak. Pozrywane więzadła w kostkach. Ale właśnie najlepsze są te sytuacje, jak ktoś tam go dojedzie. I on potem, wiesz, kurde, robi nad kimś rainbow i zdobywa bramkę i minie trzech. Dokładnie. No potem są konsekwencje tego, no bo on jest zawsze w najważniejszych meczach, on zawsze pisze, wiesz, że ja tylko chcę grać w piłkę i tak dalej. Z jednej strony to jest prawda, ale sam bym się zdenerwował, jakby ktoś tak pajacował przeciwko mnie, więc no to jest trochę inaczej, nie, na boisku. Uważaj, bo on strzeli z pierwszej, bo to jest jakaś sztuczka z Intiter. Ej, no nie, no, no to nie. Jest... Nieuważny. Ale widziałeś przy supeczku. Ostrzegałem cię. Było gadane przed odcinkiem, nie? Że Mario musi dobrze wypalić tutaj. Nie, ja jeden zmarnowałem, tak się umawialiśmy przed. Wiesz, jaką miałem teraz presję? Jak ja w karnik z tą wygrał, stary, no to... Ej, chłopaki! O Jezus! Nie wytrzymał presji, o mój Boże! A w ogóle strzelić normalnie, to mówię, bawię się w tą piękę. O mój Boże, nie wytrzymał presji. Ale jest okej, okay. Jest remis. Jest remis 4-4. Kolejna konkurencja, to sam na sam sprawdzimy naszego bramkarza, twojego brata. W karnych za dużo się nie wykazał, za dużo się nie rzuca, nie? Tutaj jeszcze brakuje mu doświadczenia. Wiesz, no troszkę... Nie ma obronionych karnych, są tylko źle strzelone. No właśnie. Dobra, no to co, lecimy z drugą konkurencją, sam na sam z bramkarzem. Oj! Pierwszy miał być taki, wiecie, zakołnierz, no, ale nie, podskoczył. Pierwszy nieszczelony i teraz ja mam tą presję, wie. Znaczy, nie, to ty masz, nie, luz, żadna... ty masz luz. Teraz mam luz. Mam pozwolenie, żeby się zabawić trochę. Pozwolenie, no masz, wiesz, no to na tym polega ten kanał, że dla zabawy, rozrywka. Oj! O Boże! Nie, no ale musisz przeprosić chyba brata. Nie, no ostro. Dużo miałeś takich sytuacji, że jesteś sam na sam z bramkarzem na meczu? Nie, mało jest takich sytuacji. Mało, nie? Mało. No, tak byś to zrobił? Nie wiem, czy na pewno ktoś zrobił, ale... Z takiej piłki światowej, no to... No nie kojarzę. Nie, ja też nie kojarzę. Halówka żeby... prędzej, na halówce to się bawią, nie? Na halówce się bardzo bawią, ale oni w halówce, wiesz, też są... To są inni piłkarze i tak dalej, jak wiesz, piłkarze na trawie, więc... Chyba bym się... Nie odważyłbym się tego. On też ma swój honor, no. No ale każdy, wiesz, każdy musi przeżyć, niestety. Każdy musi przegrać, żeby się nauczyć. No. Dlatego ja też dużo razy przegrałem, więc... Zdarzyło się. Okej, okay, dobra. Teraz jak miałem presję, ja muszę coś zrobić dobrego w tym odcinku, bo wyjdzie, że wiesz. Ty jesteś napastnikiem, to ty masz, wiesz, sytuację sam na sam 100% mieć, nie? Także... No nie! Ale siata była! Tak, no. To za pół można zaliczyć, za pół. Pół punkta, jak widać, za pół punkta, to dzięki. Brawo, siata tak. Ale to miała super. Być siata i brama, tylko kurde, no zły kąt padania, odbicia, fizyka, no wiecie. Jakbym właśnie miał swojego bramkarza, bo niestety mój bramkarz był chory, nie dojechał dzisiaj, pozdrawiam Kubę, to bym tego nie mógł zrobić, bo to jest taki mój firmowy ruch, nie, z tą siatą na bramkarza. To zna to. To byle kto już ten, znaczy moi ludzie, którzy już robiłem, no to już wiesz, to już by wiedzieli, nie? No, hej! Akcja trwa! Ojej, podwójne elastiko! Nie no, gość co ma finezję, ty! Ronaldinho Gaucho. O, to był mój ulubiony piłkarz, no ja przez to zacząłem freestyle, nie, trenować, bo on był takim pionierem właśnie w trikach, jakby nie patrzeć, nie? Ja też zacząłem być kibicem Barcelony. No ja też przez niego. Dokładnie. Kibicem Barcelony, także... No przekozak. Czyli zabawka na boisku i poza boiskiem. Tak. I w więzieniu, dokładnie. Ronaldinho, twój idol, tak? Znaczy wiesz, ja myślę, że idol to powinien być ktoś, kto przypomina jakby twoją grę, a on grał zupełnie inaczej niż ja gram, więc można powiedzieć, że to był mój idol, ale no to w takim bardziej razie, gość... Kto najbardziej przypomina twoją grę? Mi się bardzo podobał Didier Drogba.
Drogba. No to był taki gość, na którego patrzyłem, ale nie jako może na idola, tylko na gościa, który... Wzorowałeś który, taki wzór. No ale Ronaldinho to był kozak. On nawet w więzieniu potrafi turniej wygrać, nie? I tam jakoś tam świnie, czy tam kaczkę wygrać, czy coś takiego, czy uciec, nie? Dokładnie. O, dawaj, wybroń. Teraz na pewniaka poszedł, nie, no, na pewniaka poszedł. Nie, no bo zdobyć, bo jest padaka, bo mam pół punkta w tej konkurencji. Na pewniaka, dobrze. Napastnik musi być skuteczny. No oczywiście, że musi być skuteczny, nieważne jak. Czasami mówią, wiesz, strzeliłeś do pustej, ale ja mówię... Ale strzeliłeś. Ale sieć się rusza? Tak. Rusza tak. Się, oczywiście. To niezły poważny piłkarz. Niezły poważny. Ale to jest Mario Balotelli. Pozdrawiamy Mario. Ale nie wiem, czy my bramkarze będziemy mieli do końca odcinka, jak my tak będziemy z nim grali, bo on tu się chyba wkurzy i pójdzie stąd. Nie. To... Bramkarz ma ciężkie życie, ale bramkarz musi mieć, wiesz... Psychę mocną. Psychę mocną i charakter. I to właśnie jest kształtowanie tego charakteru. I każdy bramkarz by się nie spodziewał takich niekonwencjonalnych zagrań, dlatego... Więcej byś na pewno wybronił, jakbyśmy normalnie strzelali pewnie niż... Tak, no, tak. Dokładnie. Trochę zabawa, wiadomo, YouTube content, wiecie o co chodzi. Bo wiesz, content... bo łapki muszą iść w górę, to musimy tak, coś tutaj zrobić. Powiedz, żeby subskrybować. No, i musicie subskrybować, bo wtedy, jak tutaj coś zrobimy, to będą słupki będą lecieć do góry. Trzeba coś zrobić fajnego. Nie! Kurde, myślałem, że on to sobie tak biegnie... Też się tak... zabawił z tobą, widzisz? Ma charakter, zabawił się z tobą. Myślałem, żeby nie słyszał, sobie tak biegnie, myślałem, że już z tobie mogę. Zabawił się z tobą. Mieliśmy już w ogóle ten film nagrywać rok temu, ale jakoś ty na wakacje wyjeżdżałeś, ja jakoś też byłem na obozie i się nie zgraliśmy, więc... Możliwe, ale wiesz, co się odlecze, to nie uciecze i jesteśmy dzisiaj. Może nawet w lepszej formie albo w gorszej, nie wiadomo, jakby to wyszło rok właśnie, temu. Właśnie, bo ty rok temu grałeś w jakim klubie? Też teraz jak... O tej porze grałem w Hellasie Verona cały czas, tak. Bo to takie byłeś wypożyczany, to... Teraz byłem na rok wypożyczany, znaczy na rok. W zasadzie byłem tam 7 miesięcy, bo ten sezon był bardzo krótki, ale tak to jestem zawodnikiem Hellasu cały czas, nie? To jest Hellas. Najdłużej chyba tam grasz, nie? Tak, no teraz, znaczy najdłużej. Kiewo grałem 2 lata, ale to wszystko z jednego miasta, także wiesz, w sercu Verona. Robisz tak na boisku do sędziów? Jak cię wpuszczą na przykład tak z kadr? Powiedz sędzio, bo ja właśnie ostatnio na meczu właśnie... Ostatnio na meczu właśnie... Czy wszyscy piłkarze było coś tam do sędziego? Tak, tak. No jak oni mają makaron we krwi, to jest silniejsze, to jest silniejszy od ciebie, także. Już widać powoli. Oj, bramkarz, zobacz, Vera. Chyba rzuty wolne z daleka. Możemy coś. Postrzelać, po pięć. Postrzelać. Jakieś okienko. Zobaczymy, co. Tutaj już nie będzie można się bawić, także wolnych będziesz miał okazję. Ale tu z Palermo, zobacz, z Palermo przyjechał, bo to koszulka jak Palermo, widziałeś? No, no. Tak, kto bronił? Stefano Sorrentino w Palermo bronił. Grałem z nim w Kiewo, tam grał Cavani, Dybala. No zobaczymy te wolne, jak będzie na naszym, bo ja zaczynałem, ty drugi zaczynałeś. Teraz ty, teraz ty. To ja teraz zaczynam. No tylko, nie wiem, czy z lewej strzelać, czy z prawej, właśnie się zastanawiam teraz. Jaki masz bilans, jak ten bramek zdobytych? Większość z głowy. Ale z prawej strony czy z lewej? Z różnych, z głowy nie ma problemu akurat. No to ile masz więcej zdobytych z tej głowy bramek? Nie no, z głowy tak jak strzelam zawsze, w tym sezonie strzeliłem 10, no to zawsze połowę strzelam z głowy. Pracuję głową, to jest najważniejsze, najwyższe. Najważniejsze mieć w głowie tutaj ułożone wszystko, no bo to jest wyznaczone, nie? Kto strzela i tak dalej, kilka osób pewnie dokładnie, na treningach, wiesz, co trenkardują, nie? Dokopać się tam to nie jest takie proste i dlatego nigdy nawet chyba nie strzelałem na mecz. No u nas widzisz, w piaście 100% stroka bierze, nie? Tych wolnych, więc no jest... No ale on ma 35 bramek w sezonie, to może sobie pozwolić na to. Zobaczymy, może trener zobaczy tego wolnego, teraz to strzelę to musi mu zalinkować filmik. I zmieni zdanie. A ale tak celujesz, kurde, po słupku, ja to się staram w bramkę. Ale pierwsze umowa, ale w długi słupek. Zobaczymy, czy mi się uda. Już wiesz dlaczego, nie jeszcze... Ale jaka jeszcze... radość bramkarza, jest w moim piłę. Ale no dobra, no wypadek przy pracy, no okej, okay, no. Bo w Juventusie mają taką statystykę na treningach strzeleckich i Ronaldo zawsze jest, wiesz, 100 bramek przed wszystkim i no. Wojtek się kiedyś zapytał, opowiadał mi Ronaldo, czy on celuje. Nie, mówi, no mniej więcej obieram bramę, mniej więcej obieram kierunek i walę, wiesz. Siła razy ramię i druga potem tak leci. No. Pierwsza bramka w tym odcinku, w tej konkurencji. Kurde, oj, no. Dobrze to szło. Ja już myślałem, że to po profie tak wpadnie. Dobrze to szło, dobrze, ale... Dobrze. No fajnie, fajnie było. Ty robisz za lekko, a ja za mocno. Musimy, wiesz, po środku. Dokładnie. Aj, nie dokręciłem, widzisz? No. Oj, ja nie mogę, szło. No. Dobrze szło, dobrze. Ja nie mogę, ja muszę dobrze. Chyba... Ale ja mi się wydaje, bo ja nie jestem przyzwyczajony do tych piłek i to może być to, wiesz. Zewniaka też fajnie stoić jak najdzie ci, taka z pierwszej. No to taka tak. Petara idzie, bo tutaj... Widziałeś bramkę Modricza tak, teraz? Tak, tak. No właśnie to jest to, nie? To jest to. To jest to, że robisz rogala i ona kurde się... To fajnie weszło, no. To pokażę trenerowi. Tak, trenerze.
Dobrze! Nie! Jak wyciągnął! To dobrze złapał! O kurde, no tutaj już interwencja była. My tutaj się śmialiśmy, robiliśmy sobie żarty. Ale widzisz, no rozgrzał się? Rozgrzał się, no dobrze, dobrze. Kurde, nie, nice, nieźle. Ja nie mogę! Weszło. Po ziemi, wiesz, taki... Nice. Kurde, no. To nie było... Ale wsadził. Ale wszystkie bramki ci wpadły obok tego lewego słupka. No, dokładnie. Oj. No, miało środek. No, bo to środek petarda. Środek, ale no. Też, bo się rzucił trochę na bok. Aj. Jak wiesz, jakby to było pozasłaniane, nie? No, to by tak szybko nie zareagował. Ale dobra interwencja. Brawo, masz to! Honorowy. Masz to. Do końca się kręciła. Honorowa bramka jest, także nie ma wstydu w tej konkurencji. Co, odbicie i z pierwszej musimy uderzyć? Może się raz odbić albo z pierwszej, no to okay. Wiesz, no jak już chcesz, nie? Okej, dobrze. No na pewno takie rzeczy, nie? Ćwiczycie takie tak, różne. Tak, no to jest fajne. Ja... Technicznie bardzo dobrze to działa, wiesz, na dużo jest takich techniki. Sytuacji, że piła się odbija i trzeba uderzyć z pierwszej. Sytuacyjna piłka, bo tak, wiesz, tak. Nie wiesz jak ci się odbije, dlatego to jest sytuacyjna no, i więc wiesz. Jak trafi jakąś bramkę, to będzie dobrze, bo to jest naprawdę, nienawidzę tej konkurencji, ale ją daję, bo jest najbardziej bekowa, bo najwięcej ludzi wali. No zobaczymy. No i zobaczymy ile piłek. To jest konkurencja nie na to ile kto strzeli bramek, tylko w to ile piłek wybije za ogrodzenie. Tak. Kto wybije więcej za ogrodzenie, to idzie po niego. Dokładnie. No właśnie to jest to. I tak, jest 1-0 dla Justka. Właśnie to jest to. 1-0 po piłek. Widzisz, już tak masz trochę, już takie... Tak. Zaczynasz tak robić. Wow. Chyba transfer do Włoch. Tutaj już prawie dwa odbicia, nie? Ale no dobra, dobre było. No. Jeszcze jak daleko, nie? Nie może być dwóch. No dobra. Nie, no to jakbyś poprawimy tam... Jakbyś... Wow! Jezu, ale jakiego ja oddecha? Ale prawie druga piłka za ogrodzenie. No. Wow! Ja pierdzielę. Dobrze to idzie. Dobrze to idzie, nie? Dobrze ale to idzie. Aż czuć na nocy, no. Ten dźwięk. Dobrze to idzie. Żeby bramkę leciało, to by było dobrze, już by dużo zmieniło. Bo bramka już by miał problemy z tym. Nie, to okrutne. Mi się wydaje, że to mogło być ciężko, żeby to złapać. Nie ma. Ajajaj! Dobrze. Wyciągnął. Nie no, Mario, te konkurencje dalej to cienko, coraz gorzej nam idą, ty. Coraz gorzej. Coraz gorzej, naprawdę. Może bramka, albo bramkarz jest lepszy, albo... My gorsi. Albo konkurencje coraz trudniejsze. O! Ajaj! 1-1. 1-1. Ciekawe, która dalej. No ja! Teraz to było dobre złożenie się. No dobra, no to teraz strzelam bramkę. Chcesz się założyć? O stówę. Dobra. Dobra. Już jak pieniądze wchodzą w grę, to już jest grubo. No, od okienka wpadnie pewnie. Jak już jest... Dzięki. No i stówę przegrałem, widzisz? Dzięki. Stóweczka po odcinku. Tak się robi pieniądze, widzowie, tak się robi hajs. Dobra, no to ja się mogę założyć teraz. Dobra, jako... o stóweczkę. O stówę. Może wyjdę na plus dwie, a może na zero, nie? A może teraz wyjdzie ci strzał życia, musisz to uwierzyć. Wybronił to! A się tak skupiłem, mówię, finał to. Ligi Mistrzów. Tak siedzi! Jest, w końcu brameczka, ale miał popaluszka, byście bałem, że... Szkoda, że się nie założyliśmy, no. No nie, jeszcze nie zakładam, bo już nie mam tyle hajsu, żeby się zakładać. Ale tak samo, nie? Prawie no, tak samo. Ból bramkarza trochę, ale... Także idealnie, po ostatnim strzale, ale dobra, widzisz, pod koniec dopiero się rozstrzeliwujemy. Bo wiesz, dopiero teraz jesteśmy rozgrzani tak naprawdę, żeby takie mocne strzały wykonywać. Ile trwa rozgrzewka przed meczem? Pół godziny. No właśnie, tyle nagrywam akurat. No, dokładnie. No to jest to. A wy też tak robicie, że pamiętam jakiś trener robi coś takiego, że jak za wcześnie przyjeżdżają na mecz, to kazał autobusem krążyć dookoła stadionu, że wiesz, tam, że tam półtorej godziny przed meczem trzeba wejść na szatę. Nie, tak nie wjeżdżamy akurat tak na szczęście, że nie trzeba krążyć autobusem. Jak jesteście, to jest gida, jak dokładnie. Za późno to... Ale zasłużenie ci powiem 1-1, bo... 1-1 nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Nie, to ta konkurencja bardzo słaba. Czyli jak, karny remis, wolne dla ciebie. Wolne dla mnie, sam na sam dla sam mnie. Sam na sam dla ciebie, tutaj remis. Czyli jest 2-1 dla ciebie, tak? 3-1.
Czyli nie, już nie mam szans. Nie, 2-0, bo były dwa remisy i dwa moje zwycięstwa. No, to słabo, widzowie, słabo. Dobra, ostatnia konkurencja, zagramy sobie takie 1-1 na moje brameczki, bo muszę coś od ciebie tutaj, wiesz. A to jakąś dziurę dostanę, to akurat będzie wesoło. Mam nadzieję, ale zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie na zawodach w coś takiego się gra 3 minuty, nie? Tak. I kto zdobędzie więcej bramek, albo założy siatę. Siata to jest taki knockout, nie? Ale siata to jest jako bramka, czy... Siata jako... to jest knockout, że to jest... Możesz wygrywać 10-0, aha, a jak ja ci założę na przykład na zawodach, jak jest druga minuta, 57 sekunda i dostaniesz siata, to przegrywasz, nie? Mecz. Co ty gada? Nie wiedziałem. Masz 3 punkty, a za wygraną na bramki masz 2 punkty, nie? Na a, okej. Okay. No. Super. Na tym polega mniej więcej ten sport, nie? A, że... okej, okay. Dlatego ustawię... No to dobra. No. Ale ja zaczynam, bo wtedy dostanę o jedną mniej i będę miał... Dlatego też właśnie jest ważne, że nawet wiesz, jak bronisz tą bramkę, proszę, nie będę ci mówił tutaj ten, po tym, po gierce ci powiem jakieś ten. Dobrze, a dobrze. Zaczyna się, ja ci pokażę, jak się zaczyna. Ja ogólnie mam taki problem, że ja w ogóle nie jestem nauczony w korka grać, nie? Nie mam tej przyczepności do piły. Trenujesz wszystko, nie? W korkach, a ja wiesz, jednak więcej halówki, taka podeszwa. Ajajaj, teraz siatę dostanę tutaj. Wiesz, muszę cały czas pilnować się. Ale masz ciekawą taktykę, bo jesteś prawonożny, a jesteś lewo, nie? Wysunięty tak jakby do piły. Do piły. A często ci się korki rozkleją? Nie, tak często je zmieniam, że... Aha. Ojej! Ale już była. Była sytuacja. Była sytuacja, że byłeś rozłożony no, troszkę. No, byłem już. Ja muszę jakąś bramkę zdobyć. Najprostszy zwód w panie właśnie na bramkę. Zostawienie nogą, nie? Chciałem i... Właśnie to, co zrobiłem teraz, tylko... Strata! Strata i błąd! Ale prosty zwód, nie? Tylko taki potrafi. No bo ty masz się nie bawić, tylko... Tylko strzelać. Tylko zdobywać bramki, tak? Ajajaj, ja byłem rozłożony! A to ten złodzik właśnie, co był na bramkarzu. Aj! Aj! 4-2. Muszę to skończyć, albo ty nie skończysz. Aj! Aj! Ale masz pecha! Jestem królem słupków. Aj! Niepotrzebnie! Oj, sorry! Oj! Ojej! Oj! O. Kontuzja? Oj, sorry. Nie ma problemu. Ale nie wiem, co tam się w ogóle stało, ale to... No wiesz, no faul. Ale VAR tego nie widział, no i siatek zorzeć. Miałbym cię na sumienie, jakbyś miał tyle przerwę. Wiesz, to nie... Ostatnio skontuzjowałem tak moją dziewczynę. To jest tylko bolące, to nigdy nie ma nic. Nie powiem ci tak, że bardzo dobrze grasz 1-1, bo cały czas się ustawiasz na zmianę, nie? Znaczy lewą nogą, a generalnie grzydę na 1-1 gdzieś tam na boisku musisz zawsze wyganiać przeciwnika do jednej strony i na tą lepszą swoją. Na lepszą swoją i dlatego ja cię ustawiałem zawsze, żebyś mi szedł do mojej prawej nogi, bo tam cię gdzieś złapię. Tak, nie? Ja jestem przyzwyczajony, że zawsze ludzie atakują mocniejszą nogą, że próbują zabrać, a ty zawsze byłeś tą lewą, nie? No tak, bo cię gdzieś wyganiałem, bo jakbyś mi uciekł, no to zawsze cię dogoni. Ale no ostro, powiem ci, że no, jestem zaskoczony, że też tak sobie 1-1 radzisz, no w końcu grasz, gdzie grasz, tak? To musisz sobie radzić. Może tych bramek dużo nie strzeliśmy, ale miejmy nadzieję, że wam się podobało. No, wpadnijcie na Instagrama do Mariusza. Jeśli ktoś, zapraszam. Jeśli ktoś nie obserwuje, do mnie też możecie wpaść. Przede wszystkim. No i co? I widzimy się na kolejnym pewnie jakimś treningu. Zapraszam, jak będziesz miał okazję, zapraszam do Włoch, także może coś nagramy na włoskiej ziemi. Kurde, no to teraz mi dałeś tutaj, widzowie. To tak, nie. Jezu, trener, jak tu strzela poprzeczki za nami. 25 tysięcy łapek w górę pod tym filmem i pojadę do ciebie do Włoch i nagramy coś tam na bo tutaj byliśmy teraz, jakby można powiedzieć, na moim terenie, bo ja tutaj mieszkam bliżej, a teraz będziemy na swoim. Na moim, wiesz, zaprosimy jakiegoś jeszcze zawodnika, także. To wszystko w waszych rękach. Wszystko w waszych rękach. Łapki w górę i subskrypcje. Pozdrawiamy.